Witam państwa serdecznie, bo w ogóle myśmy z Arkiem się przedstawili trochę głupio, ale teraz też to się może wydarzyć, więc działamy w Skitur School obaj. Arkadiusz Jendra opowiadał o butach skiturowych i w ogóle o tym wygrzewaniu, co jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę komfort butów jest chyba najbardziej istotnym elementem, żeby ta wycieczka skiturowa była przyjemna. No a ja zostałem poproszony, żeby opowiedzieć. O 35 latach na skiturach, no to opowiem. Tutaj już wlatują kadry, które chciałem pokazać. No i taka miały być też porady. No to jakby taka najważniejsza porada, taka moja, którą chciałbym przekazać Państwu. To jest taka porada, żeby sobie właściwie zapro, zaprojektować i zaplanować sezon skiturowy. Teraz ten moment nadszedł, on właściwie już był w listopadzie, ale można go przedłużyć na grudzień, bo śniegu jeszcze póki co nie jest za wiele. I właściwie ułożony sezon skiturowy, taki mój, jak ja to robię, no to biorę notes, biorę, rozkładam na stole mapy, parzę sobie dobrą kawę, bez kawy nie da rady i sobie wybieram różne pasma górskie, w których byłem, a także takie, których nie byłem nigdy, żeby sobie fajnie zaplanować sezon w górach na nartach. Tak staram się, żeby ten sezon to było co najmniej 90-95 dni w górach, wliczając nocne treningi. I on wyglądał mnie tak, że pierwsza część tego sezonu, kiedy jesteśmy jeszcze nie za bardzo, no nie jesteśmy mocni tacy po lecie, prawda? Musimy sobie przypomnieć. No to ja to robię tak, że chodzę na skitury w Gorce albo na Magurę Witowską, rejon Gubałówki, albo na lodowcu białczańskim, jak to mówimy, gdzie korzystając z działalności panów z Palenicy no to z kotelnicy możemy korzystać z tych stoków. Dlaczego nie zaczynam od Tatr? No bo tak jak mówię, po pierwsze człowiek po sezonie letnim musi się przyzwyczaić do skiturów, po drugie Tatry w styczniu, no w grudniu, w styczniu, a nawet w lutym no są górami, gdzie aktywność, która mnie by satysfakcjonowała, czyli bardzo długie wycieczki, fajne stoki, ściany, no jest praktycznie niemożliwa. Jest lawiniasto, albo jest mało śniegu na grzbiecie, na grani, albo jest skorupa łamliwa, albo jest za dużo puchu, nawiewa z wiatrem. To nie jest dobry moment, ten styczeń i luty, żeby chodzić w Tatry. Jeżeli ktoś chce chodzić na Sam Kasprowy, który jest bardzo fajny, to owszem, ale jakby gdzieś poeksplorować sobie, no to już jest gorzej. I Dlatego wtedy wybieram się w Bieszczady. Tutaj to jest zdjęcie Tomka Hartmana, z Nadleśnictwa Cisna eksplorowaliśmy razem masyw Herlatej, od Żubraczego po Rostoki Górne. No ja strasznie lubię w te Bieszczady jeździć, o tym opowiem. E, apogeum sezonu e, skiturowego, czyli apogeum pokrywy śnieżnej w Bieszczadach, to jest mniej więcej końcówka lutego i początek marca. Tak się już od wielu lat składa, że tam w związku z tym, że jest czuć ten oddech Rosji i tego powietrza kontynentalnego, ten śnieg jak się zadomowi w styczniu, no to on jest i y, powiedzmy sobie w tym lutym pod koniec to mamy pewność, że to się wszystko tam ułoży. Na początku marca, jakby ktoś miał czas i wolny urlop, i kasę, no to warto wyskoczyć w Karkonosze i w Masyw Śnieżnika. Bardzo fajne góry, tam zrobiliśmy kilka fajnych skitur, albo w Beskid na Lackową, na Rotundę, i na Cergową. To są góry, które mogą wtedy, chociaż są kłopotliwe śnieżnie. Natomiast w marcu, no to wygląda to tak, jak ja to nazywam, big blue, wielki błękit. Zobaczcie, tutaj Smreczyński Wierch, tutaj Kamienista z tym żlebiem, żlebem Babienogi, rejon Pysznej, no oczywiście rezerwat, o tym też będę mówił, no ale... Marzec, kwiecień i maj to jest taki właśnie fajny czas, żeby sobie zaplanować wyprawy w Tatry. A potem, jak już się skończy możliwość narciarstwa na polskim terenie, no to można pojechać do Norwegii, o czym też powiem. Można pojechać do Norwegii nawet w czerwcu. Można pojechać na lodowce jak Folgefon, to nawet sierpień. No i tak można dociągnąć prawie cały rok na nartach, oczywiście bez przesady. Jest w tym też fajna, ważna ekipa, o tym też będę mówił, tutaj taka tura w Puchu. No i też fajnie pójść na zachód słońca albo na wschód. Tu wybrałem, miał miałby 35 lat, a to jest zdjęcie sprzed 53 lat, jak mój tata, Jasiek Szatkowski, zabrał mnie na narty. No, już miałem wtedy pociąg do freestyle'u, tak jak widać tu na tym zdjęciu. Natomiast no, tak jak mówię, zawodowo pracuję w Muzeum Tatrzańskim, no ale przez to, że jestem przewodnikiem, to staram się ludzi zabierać w górę i tu takie zdjęcie ekipy na połoninie wetlińskiej, właśnie. Bardzo też mnie pasjonuje historia narciarstwa. Znaczy, lubię o tym opowiadać, lubię czytać i badać różne archiwa. To jest zdjęcie z 1911 roku, kiedy to Mariusz Zaruski zjechał z Kościelca ze zdybem. Zobaczcie Państwo, to używając czekanów. A tu górale, przewodnicy góralscy. No, zjazd z Kościelca to jest dalej coś niesamowitego, prawda? I poświęciłem temu książkę, która powstała we współpracy z Beatą Słamą, która nosi tu Magia Nart. Dwutomowe dzieło, fajne, można poczytać tam sporo o tych czasach. Jest w tej książce też legendarne sronisko, które znacie pewnie Państwo z książki W stronę pysznej i to sronisko opisaliśmy w przewodniku wydawnictwa Góry Books. Bardzo też mnie nęcą jakby tereny nowe. Marzy mi się na przykład, co jeszcze się nie udało zrobić, wyjazd na Ukrainę na skitury, żeby śladami narciarzy z Karpackiego Towarzystwa Narciarzy zwiedzić te góry. No i bardzo lubię postać Józefa Oppenheima, jego najlepszy przewodnik po Tatrach, Szlaki Narciarskie Tatr Polskich, Obcio. Spośród tych postaci, które tu z historii chciałem pokazać, no to jeden człowiek, wydaje mi się jako anegdotę, należy potraktować fakt, że Henryk Bednarski jest tutaj nago pokazany na nartach, od tyłu na szczęście, nie wzbudza takiej sensacji jak zdjęcie, być może od przodu by wzbudzało. Podpis był amator dekoltu bezwstydnego Henryk Bednarski, najstarszy narciarz tatrzański. Ponieważ był murarzem, to tu ma kielnię i peckę. No i Bednarski był narciarzem, po którym zachowało się najwięcej takich anegdot. Jedna jest bardzo fajna, jak uczył taką warszawiankę na kalatówkach, jazdy na nartach. No i był kłopot, bo ona była pierwszy raz na nartach i nie za bardzo umiała uginać kolana. Się przewracała w związku z tym, była sztywna. I Bednarski jej mówi: proszę pani, ale żeby jeździć, musi pani uginać kolana. A ona taka trochę poirytowana popatrzyła na niego i mówi: proszę pana, lekko zdenerwowana, ja mam pierwszy raz narty na nogach. Ale Bednarski nie stracił rezonu i mówi, no tak, ale kolana ma pani od urodzenia. <grystanie> <grystanie> Słuchajcie, no, myśmy mieli narty w domu, bo moja mama dwa razy startowała na Igrzyskach Olimpijskich jako reprezentantka Polski. w Cortina d'Ampezzo w 1956 no i w 1964 roku w Innsbrucku. Sześć razy była mistrzynią polski, potem była instruktorką. No fajnie jeździła na nartach, ale też brawurowo miała kilka upadków. Tu, na przykład, na Mistrzostwach Świata w Bad Gastein w Austrii. Najlepsze jej miejsce to było trzecie na próbie przedolimpijskiej w 1963 roku w Aksamerlitzum. No, ale pojechała na Igrzyska rok <głos》> później sama, to wiecie, bez trenera, no i trochę się źle czuła z tym. Ale super, jeździła na nartach i robiła najlepszą zupę pomidorową na świecie. A to moja kuzynka Maryna. Maryna normalnie wymiata strasznie w tych pucharach świata. Ostatnio na Mistrzostwach Świata we Włoszech w ubiegłym roku, w tym roku, była na szóstym miejscu w Salonie Gigancie. Tu widać niesamowitą siłę tego skrętu na krawędzi, że już prawie orze tym biodrem, no i ręką po, po lewym biodrem, po tym stoku, prawda. No, fa fajnie to wszystko wygląda. No, by się jej powiodło teraz na igrzyskach. Dzięki górom poznałem fantastycznych ludzi, to też chyba jest ważne, no, bardzo nawet ważne dla mnie. Jednym z nich jest Waldek Szado, Poznaliśmy się dzięki Bartkowi Górskiemu. Waldek jest niesamowitym nawigatorem. Słuchajcie, kiedyś mieliśmy taką grupę z KitourSchool. Przeszliśmy pasmo graniczne i z jasła zjeżdżaliśmy do wsi strzebowiska. I zrobiło się ciemno. Waldek kazał wszystkim odpalić czołówki i jechał na Lokusie, taka aplikacja Lokus Map. I, słuchajcie, jedziemy po lesie. Nagle wyjeżdżamy na polanę i nad nami. Nasz pensjonat! I ci ludzie, wow, jak to można? No to Waldek mówi, pobierzcie sobie aplikację Locus Map. Potem poznałem dzięki Waldkowi Romka Szubrychta. Romek jest ratownikiem grupy bieszczackiej Gopr. To już jest starszy pan po 60., ale naprawdę tak pięknie pisze napisał do przewodnika, który zaraz pokaże, teksty o Łękowszczyźnie, o Beskidzie Niskim. Naprawdę, no górna półka i ogromny szacunek. Według mnie to najładniejsze teksty w tym przewodniku. No i właśnie wydawnictwo Góry Books, Piotr Drosz i Marek Obara, Zdecydowali, pisz. No to napisaliśmy, zebraliśmy zespół i powstał pierwszy tom przewodnika Polskie Góry na Nartach. Tę naszą pasję staraliśmy się przekazać innym, no bo ja w ogóle uważam, że prawdziwa pasja wtedy ma sens, jak można się podzielić z innymi ludźmi. Jakby trzymanie tego wszystkiego dla siebie trochę to nie ma sensu za bardzo. Książka strasznie ciężka, nikomu nie radzę jej zabierać w góry, bo to ponad kilo waży, bo jeszcze chłopaki taki kredowy papier tutaj dołożyli, fajny. Korektorka przewodnika Ola jest tutaj, która wykonała kawał roboty, bo ogarnęła to moje szaleństwo trochę i niedokładność, bo ja nie jestem doskonały, sorry, no ale trudno. No i wspierali mnie i bo w ogóle uczyli mnie tego ludzie naprawdę no, zupełnie no, giganci tego skialpinizmu. Kilka razy byłem w górach z Piotrem Malinowskim. Maliniak był facetem, który nigdy nie tworzył dystansu pomiędzy sobą, a miał osiągnięcia gigantyczne, a ludźmi młodymi. Myśmy go pytali, jak tu, gdzie sprzęt, jaki kupić, jak chodzić. Jeździliśmy na rowerach górskich, słuchaliśmy jego audycji bluesowej w radio Alex, bo on miał taką audycję. No to było coś nieprawdopodobnego. A potem moim partnerem był dużo starszy, ale młody, straszliwie i silny Józek Krzeptowski ze Sroniska w Kohołowskiej, z którym kilkakrotnie startowałem w zawodach skiturowych. No i on mnie nauczył tego gonienia takiego na fokach. A teraz już nie gonię, ale w tamtych czasach żeśmy próbowali tam walczyć na tych zawodach Strzeleckiego i trofeo Carlo Marsalia i to było fajne, bo oni naprawdę byli obydwaj takimi wzorami, prawda? Starsi faceci, a nieprawdopodobni po prostu. Obydwaj. No i bardzo też mi się podobał Stefan Bros, którego nie znałem niestety, ale jego motto wolny człowiek to taki, który idzie w górach własną drogą, jakoś mi się bardzo spodobało. Pomyślałem, że to jest ładne motto no, i próbowałem przede wszystkim to, co Wam mówiłem. Ten sezon, jak jest właściwie podzielony w marcu albo w kwietniu, no to mamy takie możliwości, że wtedy wszędzie ten śnieg jest. Tutaj siwa przełęcz kamienista, widok skończystego, lodowy. Widać, że morze gór. No, i w tym morzu staram się jak najwięcej, ile mogę przebywać. Tu moja narta, która. Arek by się śmiał, bo to jest narta 75 mm pod butem. Narta skitra duo syntezji, to jeszcze te stare. Ale jakoś w naszych czasach to się, nam się wydawało, że te skitraby to taki Chevrolet albo Mercedes wśród nart skiturowych. Fajna narta, ale nie wybaczająca błędów to i wymagająca dobrej kondycji zjazdowej. I szukaliśmy też fajnych stoków, kiedyś będąc z Mackiem Bielawskim, on jest tu, to mój kolega przewodnik, wypatrzyliśmy taki wielki stok, zobaczcie, to się nazywa Ostrewki, naruszyliśmy granicę zaprzyjaźnionego państwa na głębokość 3 kilometrów, potem żeśmy tym stokiem Ostrewki zjechali i to był 2009 rok, taki fantastycznie puszczony na 3 centymetry śnieg, zobaczcie jak fajnie się jechało, szeroko, no i to był kwiecień, a na potoku w Dolinie Łatanej było 3,5 metra śniegu takiego zbitego. To była jedna z zim stulecia, które pamiętam. Co do porad, no ja uważam, że nie należy zabierać na wycieczki za dużych plecaków, jednodniowe, bo mówimy o wycieczkach jednodniowych, najfajniejsze, bo można dać siebie wszystko, a potem wieczorem odpocząć w domu. I zobaczcie, tu jest taki Dynafita plecak, nie żebym go propagował, bo są też inne Ortovoxa i tak dalej, w granicach 25-27 litrów, z tym bocznym rozpięciem, lawinówka się tam mieści, termos, pojemnik bidon z taką wodą z napojem energetycznym e, mieszanka takich owoców kandyzowanych czekolada e, biorę sobie też szoty magnezowe żeby mnie skurcze nie łapały no bo czasami łapią natomiast ten plecak sobie zawsze pakuję dzień przed wyprawą a rano tylko dorzucam tą herbatę którą mi żona robi z różnymi tam fajnymi rzeczami i nie zapominam o spakowaniu jakiegoś smaru, to akurat Holmenkol, ale to może być zwykły smar, którym sobie przesmaruje foki przed wyjściem, żeby te foki fajnie się prowadziły. Ten smar zawsze warto mieć. No, i drugą parę fok. Na długą wycieczkę, taką powyżej 20 km, to zawsze sobie biorę drugie foki. Jak jest wiosna, to robię sobie depozyty, słuchajcie. To jest fajna rzecz, fajny patent. Biorę sobie reklamówkę, pakuję tam Adidasy, no bo Adidasy, w Adidasach się idzie do góry kawałek, prawda? Tak w maju na przykład. I tam sobie ładuję piwko. Kanapki, jakieś tam dodatkowe rzeczy, i sobie wieszam to na smreku, i potem, jak wracam w to samo miejsce, no to już nie muszę tego dźwigać. No to można robić takie rzeczy, to jest dozwolone, jak się zabiera ze sobą. Jedno z najpiękniejszych miejsc, które chcę Wam polecić, żebyście poszli w to miejsce, bo strasznie bym chciał, żeby była jakaś kontynuacja to jest Lodowa Przełęcz. Mało romantyczna nazwa słowacka, Sedielko, <noise> z którego to miejsca taki się widok rozpościera. No zupełnie taki alpejski widok, wysokość potężna 2376 metrów. No, i myśmy właśnie zaczęli od tego miejsca. No tak właściwie się można powiedzieć. No i też żeśmy chodzili, ja się zawsze starałem w fajne miejsca chodzić w fajnych warunkach. Na przykład to, co Wam mówiłem, nieraz widzę ludzi w lutym idą na skrajną przełęcz i potem się zsuwają, bo jest beton, jest niefajnie. Tutaj zjazd z Kondrackiej Przełęczy na stronę Małej Łąki to po pracy zrobiony zjazd. Wracałem sobie przez Przęcz Kondracką do domu na Krzeptówkach. No, i wiedziałem, że po południu to słońce tam się oprze, to już jest kwiecień, i że ten śnieg będzie taki fajny, życzliwy skrętą. No i żeśmy zawsze z kumplami moimi, z koleżankami starali się, żeby też ślady były całkiem fajne, żeby to właśnie robić we właściwym czasie. A moja pani dyrektor Anna jak z Muzeum Tatrzańskiego, zawsze jakimś życzliwym okiem, jak jej zadzwoni rano. Albo przyjadę z takim lekkim szałem w oczach i mówię: Pani dyrektor, może by tak jeden dzień wolnego? Bo mówię: To tak jest napisane na koszulce: No miss powder day. No to ona mówi: okej, okay, no to daje mi wolne czasami. Staram się nie nadużywać. To właśnie zdjęcie z lodowej przełęczy. Jak wchodzisz na tę przełęcz i widzisz tam morze gór, no to jest ogromna przyjemność rzeczywiście. Czujesz się jakby takim dzieckiem gór, prawda? No i miałem wtedy przyjemność, bo na tej wyprawie towarzyszyła mi nasza super zawodniczka, która wczoraj nas odwiedziła na stoisku Skitur School z Arkiem, Magda Derezińska. No Magda tu pędzi na tych też skitrabach, to są jeszcze węższe od moich, ale po prostu Magda pięknie jeździ na nartach, słuchajcie, to przyjemność było, Stałem na przełęczy, ja to cały czas mam w oczach, ona wjechała do żlebu, taki szybki nawrót i tym wąskim stosunkowo żlebem, takim fajnym, ciętym skrętem poszła w dół, potem na dole się tak rozpędziła, że troszkę musiała poszerzyć tę pozycję zdajezdową, ale była pochylona do przodu, no bez kasków byliśmy, no sorry, no wybaczcie, to powinno się jednak w kaskach robić. Ale była to wielka przyjemność. Także Magdę pozdrawiam, bo to super działcha. Strasznie lubię dzieci zabierać w góry. Tutaj jest mój kolega Marcin, to jest adwokat z Warszawy. Marcin póki co nie ma talentu do skitouringu, ale ja uważam, że on go odkryje. Natomiast te dzieci yy, po prostu mają i one mają coraz lepszą kondycję, rosną. No i bierzemy je. To jest zdjęcie, słuchajcie, z polany Skoruszówka pod Magurą Witowską. I ta Magóra Witowska to jest super miejsce też, bo można iść na wycieczkę z psem, co na przykład amatorzy właśnie psów na pewno będą brali pod uwagę, bo tam nie, 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 nie jest to w parku, prawda? A miejsce widokowo bardzo ładne. No i tu dzieci pędzą do góry, ponaglane przez Marcina, no a teraz już sobie coraz lepiej dają radę. Jak dzieci, w jakim wieku można... Już zabierać na skitury. Bo to może Państwa zainteresuje. Jest już But 35 wyprodukowany. To już jest but 9-10 letniego dziecka. Dziecko, żeby zabrać na skitury, to trzeba się wykazać desperacją. I to nie może być za długa wycieczka. To nie może być wycieczka za trudna, tylko taka zachęcająca. Z jakąś nagrodą, z jakimś fajnym gadżetem, żeby to dziecko kupić, żeby go motywować. A potem mu podskładać mapy, pokazywać filmiki. No i to jakoś idzie po prostu. Lubimy też wysoko wychodzić na wiosnę, zobaczcie tu widok z Niżnich Rysów na tą przepiękną Dolinę Ciężką z Galerią Gankową, tu Gerlach, Kończysta, tutaj jest Pusta Ławka, też piękny cel na wycieczkę skiturową. No bycie w takim miejscu to naprawdę jest taka nagroda za sezon, ale dopiero pod koniec sezonu, kiedy już mamy w nogach odpowiednio już kilometrów, kiedy jest fajny śnieg, nie jest lawiniasto, i niżnie rysy są dużo bezpieczniejszym celem i Wam go polecam niż rysy, gdzie czasami musimy zjeżdżać i są ludzie. I pamiętajmy, że jak zjeżdżamy, to też taka porada z rysów i z niżnich rysów, to nigdy nie wolno tam iść za wcześnie, bo rysa puszcza dopiero około 15 godziny w maju. I zjeżdżając też, jak jest, są ludzie, to nigdy tego nie należy robić w weekend, kiedy jest najwięcej ludzi, bo jest pełno zderzenie interesów narciarza skiturowego z pieszym, i tam były śmiertelne przez to wypadki, więc sobie weźmy to po, do serca, prawda? No, nie dajesz rady jeść w Bieszczady. Tutaj ta moja słynna, to Krzysiu już zna, będzie się śmiał, walo. Moja stacja w Nowym Sączu, Mekong, restauracja, gdzie odbijasz w prawo na Przemyśl i to jest zawsze takie pożegnanie z tym światem takim w miarę ogarniętym na rzecz tej dziczy bieszczadzkiej. No i ten bieszczadzki świat mnie uwiódł, dlatego, że na pierwszej wyprawie skiturowej to było w 2014 roku. Jeszcze nie znałem Waldka, nie znałem Romka, nie miałem tak wielu znajomych, którzy tu siedzą na sali. Pojechałem sam. Stwierdziłem, no, skoro, skoro chodziłem sam po Tatrach, to powinienem sobie dać radę w tych Bieszczadach, jakoś tam. No i dobra, pojechałem, poszedłem do doliny, gdzie jest cerkiew w Łopience, niedaleko Cisnej. Piękne miejsce, takie prawdziwe boże miejsce, prawda? Spokój, cerkiew. Ta matka boska łopieńska, taka niesamowita. No i poszedłem na łopiennik od cerkwi. <coughs> przepraszam, do bazy studenckiej, a potem za czerwonymi znakami do góry i w prawo na łopiennik. I tam słuchajcie, na pierwszej skiturze, jaka była w Bieszczadach, spotkałem dwa wilki. Najpierw był taki Bóg. Takie ślady wilków dookoła, buka a kawałek dalej taka kałuża krwi. Ja sobie myślę, fajnie się to zaczęło z tymi bieszczadami. No idę dalej. Śnieg był taki prawie do powyłytki to powoli szło. No Ale się udało i nagle widzę ruch w lesie. Myślałem, że to sarny, ale sarny z tego co wiem, nie mają ogonów. I ten jeden się tak obrócił do mnie. i sobie myślę, no to fajnie się zaczęło. I wtedy pomyślałem, że to fajne miejsce. To Adama zdjęcie brzozy. No i zaczęliśmy szukać. Tutaj piękne góry z Fereczatej widziałem. Zobaczcie, to jest niższy wierzchołek Paportnej 1100, 1175 i górny, ten główny 1199. I tu można z tej polany pociągnąć zjazd do Doliny tak zwanego Beskidu Potoku Smerek, który ma 3 km i ma prawie 400 metrów przewyższenia. Tutaj jest płasza, która ma piękną o tą drogę. Widzicie to Państwo? Taki garbik, nie? Kto mówi, Adam, Piotrek żyła, garbik faleczka i poleciało. To, to tu mniej więcej tak jest. No a tu jest dziurkowiec i yy, rabia skała. No Piękne, Każ, z każdego z tych szczytów można zjechać. A tu jest połonina. No i my z Waldkiem mamy taką zasadę. Jak jest pogoda, idziemy na połoniny. Jak jest wiatr, albo jest niefajnie, idziemy w pasmo graniczne. Czyli w tych bieszczadach. Nie można się znudzić. To takie demoniczne drzewo znalazłem po drodze na jasło. Ono we mgle wyglądało jeszcze bardziej demonicznie, jakby próbowało mnie tak pochłonąć. Potem się te gałęzie obłamały, bo tu były dwie takie, jakby ręce tego drzewa, ale zapamiętałem je i pomyślałem, że jej pokażę. A tu potoczek rybniczek, wziąłem moich klientów, jedna pani mi się skąpała w tym potoku, słuchajcie, no i musieliśmy zawrócić. No czasami trzeba, no bo jak jest duży mróz i ktoś się skąpie, ma mokre buty, no to sorry, no trzeba wracać. No ale nie było źle. Potem następnego dnia żeśmy poszli, już przeszliśmy. To jest właśnie Łopienka, cerkiew pod wezwaniem świętej Paraskewy, gdzie kiedyś były organizowane piękne takie no, msze święte w wieku XVIII, XIX i w okresie międzywojennym. To najstromsza z połonin, ja ją nazywam Caryńską Bieszczadzkim Materhornem, no bo ona trochę tak wygląda. Tu ma tą, ten zjazd na Przełęcz Wyżniańską, przepiękny, a w tle widać da, dalszą część połonin po polskiej stronie. A tu z, właśnie byliśmy z Grzesiem Mołczanem na Łopienniku. To taka góra trochę mało znana, ale stwierdziliśmy, że właśnie tam pójdziemy śladami tych wilków, które widziałem. Grzesiek jest bardzo sympatycznym człowiekiem, bardzo pomocnym. Jak zadzwonicie do niego, do grupy bieszczadzkiej GOBR, do Sanoka, to wam powie, jakie są warunki. Chociaż raz była fajna rozmowa, bo mój kolega Krzysiek zadzwonił i mówi, jakie warunki w Bieszczadach po dużych opadach, a tu ratownik mówi, no zamknięte wszystko, gałęzie się łamią, szlaki zamknięte. A co tak pytasz? No bo wiesz, no chcieliśmy z Wojtkiem Szatkowskim przyjechać na skitury w Bieszczady. I taka cisza? A to poczekaj, to ja wyłączę nagrywanie. Super są warunki, przyjeżdżajcie, bardzo dobre warunki, puch. No i taki jest Grzesiek po prostu. To było bardzo fajne, podobało mi się. E, bardzo też pomógł mi Bartek Górski z On też jest narciarzem skiturowym i ratownikiem GoPru. I zobaczcie, byliśmy na jaśle w takim momencie, kiedy w ciągu jednej nocy padający deszcz zamienił się w śnieg, oblepił te wszystkie gałęzie, ale tak totalnie, takie dzwonki wisiały, ale takie grube, i zrobiła się taka, jak to mówią, narnia albo coś takiego. No w każdym razie fajnie było bardzo. Czasami, jak jesteś wcześniej, rano w Bieszczadach, to masz takie wrażenie, jakby to ten wielki błękit z tymi takimi ośnieżonym, z tą okiścią, prawda? To szczyt Matragona. Bardzo piękna góra, niedaleko Cisnej, nad przełęczą e, Prislop. I tam trzeba trochę w i w lewo się idzie na Matragonę. 990 metrów, ale tam mało kto chodzi. Nie ma zrytego śniegu, jak na Rawkach. Bo wszyscy jadą na Rawki, prawda? Prawie w Bieszczadach, bo to jest takie Eldorado. Sronisko fajne jedzenie w tym stronisku, ciepło, no to można kilka razy zjechać, no ale to się ten śnieg tak już zorze, a na Matragonie, no to słuchajcie, nie ma poranego śniegu i kiedyś w tym roku zjechaliśmy z Hubertem do takiego jaru potoku, ja słyszę klangor żurawi, słuchajcie, i takie potężne setki żurawi, to był koniec lutego, leciały w stronę Polski Coś się im pochrzaniło, bo tam nagle zaczął padać śnieg i zawróciły, a potem zrobiły drugie koło i wleciały do Polski. No to było nieprawdopodobne, że takie coś żeśmy spotkali na tej matragonie. No tu jeszcze połonina, połonina wetlińska ze smerekiem. To miejsce się nazywa po ukraińsku według Rusinów dołyną i smerek ma dwa wierzchołki, ten jest oficjalnie dopuszczony do skiturów, a ten już nie. I stąd, zobaczcie, można pięknie zjechać tu stronę przełęczy Orłowicza i do Sroniska, do bacówki na Jaworcu. Można się tam przewinąć. To jest dobre 5 km zjazdu, albo można zjechać bardzo pięknie sobie na drugą stronę do Wolnej Republiki Bieszczadzkiej, jak to nazywam, czyli do Wetliny, na Manhattan na przykład. No, bardzo fajne miejsca. Zdjęcie z, ch z chnatowego Berda wykonane. A tutaj jesteśmy na herlatę i też z Grześkiem, mołczanem właśnie. Herlata też piękna góra. Teraz tam szlak jest wyznakowany. No i połoniny. No Jasło jest takim znakomitym punktem widokowym, z którego widać wszystkie połoniny, czyli połoninę Wetlińską, połoninę Caryńską, a tu dalej jeszcze rejon Tarnicy i no i oczywiście Bukowego Berda. No więc. No i przy dobrej pogodzie widać Tatry. Zobaczcie państwo, o, tu narciarz wolności i trochę smogu było, no widzicie, co się dzieje u nas, ale widać tu Tatry Wysokie, bo naszej części Tatr z Bieszczadów nie widać, a to jest odległość 140 km. czyli wyobraźcie sobie, jaka dla mnie frajda była, wyszedłem na, te, na to jasło i widzę dom, no bo tam przecież mam dom w tych Tatrach, prawda, no i ta odległość, prawda, Waldek to fajnie sfotografował, Warto też się zakręcić po takim właśnie opadzie na jaśle. Tu jest takie zbocze, które się nazywa nazaraczki, i się tu można fajnie pomiędzy bukami pobawić. Jazda między bukami wymaga uwagi, bo gdybyśmy uderzyli tak, no to kask nie chroni. To musicie Państwo mieć tego uwagę pod uwagę, no ale generalnie to nie jest tak, że tam po prostu niebezpieczeństwa trzymają na każdym kroku, ale uważać trzeba, bo Bóg jest twardy bardzo. Przekonałem się o tym kilka razy, ale na szczęście nie aż tak krytycznie. No tu Waldek na, Waldek Czado na Wielkiej Polanie pod chylatą, tu połoninne szczyty, byliśmy na obozie wtedy, wyszliśmy dwa razy na herlatą. Waldek jest tak twardy, że tego dnia miał gorączkę, był chory jak diabli, kaszlał całą noc, ale to przed covidowe czasy jeszcze. No i z tą gorączką dwa razy wydryndał. Wyszło 1100 przewyższenia wtedy. Dlaczego lubię Bieszczady? Bo lubię też stronę... Barusiekieredan.pl. Tam jest taka opowieść o właśnie pod tytułem Widzisz Bóg istnieje odnośnie baru Kiedyś po Sylwestrze dwóch autochtonów bieszczackich przyszło tam do, do środka, do Rafała, i prosili, żeby im nalał wina za 4,35, to jest wino z pipy. No to im nalał wymędzili trochę, bo to tak naprawdę dwa złote mieli, ale to się okazało po nalaniu. No i jeden z tych autochtonów zaczął pić, a drugi mu mówi, daj, daj to, to wino. A ten mu powiedział słowo, które się zaczyna literkę S, a kończy na J, niezbyt przychylne. No i pije dalej to wino, najlepsze. I nagle, niespodziewanie, wyszczerbiło się ta, ten kufelek i taki kawałek wielkości 20 groszówki, tak hop, hop, pyk. I całe to wino wyjechało na ten bar a ten który nie pił mówi widzisz bóg istnieje <grywa> tutaj są wnętrza siekierezady. to jest taki trochę odjechany lokal można się trochę nabawić jakiegoś jakiś obaw przed duchami jakiś diabłami jak tu są bardziej zachęcające kształty ale te tutaj no, tu też niezłe. W każdym razie, miejsce fajne, dobre pierogi, polecam. To w ogóle w Bieszczadach jest super dużo miejscówek, więc co ja będę Wam mówił, pewnie Państwo wiecie. No i można było jeszcze do niedawna Rysia Szoczińskiego spotkać. Bieszczackiego barda, zakapiora, poetę, który piękne wiersze tworzył. Mam wszystkie tomiki poezji Ryszarda. No, zmarł w 2018 roku, niestety. No i Jędrek Połonina, człowiek wolności Bieszczadów, taki bieszczadzki kowboj, który jeździł na swojej gwiazdce po całych Bieszczadach w czasach PRL-u, nie pracował, słuchajcie, jak on to robił, to w ogóle chyba się w palenie bieści. I kiedyś, będąc w komańczy, z niejakim betonem, kierownikiem schroniska w Komańczy, poszli sobie po takiej dość poważnej impresce, taką drogą polną wieczorem w pogodę. I nagle Jędrek się obalił normalnie na tą ziemię. I ten beton, jak kulturalny człowiek, podał mu rękę i chciał go podnieść. A Jędrek mówi: Nie, 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 połóż się koło mnie. I położył się i widzi nagle, tak wiecie, takie normalnie kosmos. No bo nigdzie tak jak w Bieszczadach nie ma tylu gwiazd. I on mówi: Widzisz, można leżeć w błocie i widzieć milion gwiazd. To jest powiedzenie Jędrka Połoniny. Niedawno byłem na jego ławeczce w Bieszczadach. Piękne miejsce. No i Kasia, Andrzej Rozmysłowiczowie z Przystanku Cisna, nasi przyjaciele. Tam mamy obozy skitour school. Bardzo to fajne jest. Dobre jedzenie, wieczorki, różne rzeczy się tam dzieją, przyjemne. Tu grupa skitour school prowadzona przez Waldemara wchodzi na jasło, to jest właśnie jasło, z tymi polanami tutaj, no, bardzo pięknymi do jazdy. Mieliśmy fajne warunki, chociaż wymagające, bo chłodno było. Więc zabierajcie ze sobą ogrzewacze do rąk albo można zainwestować, jak ktoś ma tak podmrażane palce jak ja, w buty podgrzewane z wkładką albo no, jakoś się zabezpieczyć. Skarpeta jest ważna. To, co mówił Arek, to wszystko prawda. No i taka zarąbista polanka. Zobaczcie, to jest urok tych gór. Jest taka góra, nie wiem, czy byliście, Sinkowa od Przełęczy nad Rostokami w stronę zachodnią. I tam jest takie urwisko, jest taka malutka polana, jak się popatrzy w lewo, to pięknie widać Góry Słowackie, wyhorlat i te inne, i tą dolinę, która jest pod przełęczą, pod ruskim sedlem. No i tu mi Grzesiu zrobił taką fotkę. No są to magiczne góry, Fo dla fotografów absolutny raj. Bywają też groźne. W Bieszczadach jest 11 miejsc, gdzie schodzą lawiny. Jak sobie wpiszecie lawiny w Bieszczadach, to się wam pojawi taka mapka, którą sobie czym prędzej należy zapisać, pisać w telefonie, no bo to nie jest dużo rozmiarowo plik i macie te wszystkie miejsca pozaznaczane. Jednym z takich miejsc jest chnatowe berdo. Widzicie, tu się takie nawisy tworzą. Jak przychodzi odwilż, to one spadają. No ale nikt normalny nie chodzi na chnatowe berdo, no bo to jest poza szlakiem, prawda? Chyba, że bardzo chce, no to może tędy. Ale le, raczej ja uważam, zresztą o tym powiem, jak moja postawa wobec przyrody ewoluowała. No tu piękny zjazd na stronę Ustrzyk Górnych z Połoniny, która wieńczy Wielką Rawkę, najwyższy szczyt pasma granicznego. Tu się takimi krzaczorami jedzie w dół do wiaty, a potem super po prostu tam do tej drugiej wiaty. A potem w prawo do Ustrzyk. No nie wiem, no kurczę, w tym roku żeśmy byli, to warun był po prostu puszek taki przemrożony, fajny. Jednego dnia zrobiliśmy... Połoninę Caryńską, zjechaliśmy do Sroniska, tam była dość poważna impreza. A potem wyszliśmy na połoninę Wielkiej Rawki i zjechaliśmy do Użczyk. i Wyszło nam ponad 25 km i 1400 metrów przewyższenia. No to tak jak w tatrach wycieczka, naprawdę piękna. Używamy też czołówek i bierzemy ludzi w nocy w góry. Tutaj szliśmy na osinę. Waldek to udokumentował. W ogóle to była fajna historia, bo w nocy spadł taki śnieg, że pozrywało linie energetyczne, nie było prądu. Rano tylko herbatka i go, idziemy. No i poszliśmy. Słuchajcie, i wychodzimy na tą osinę, takie klimaty. Oczywiście przyroda musi odpocząć, ale jeżeli jest dozwolone, to ja na przykład chodzę w Tatrach nad Doliny Tomanowej do Polany. To jest trening 16-kilometrowy. I biorę sobie właśnie czołówkę. Mam bardzo fajną czołówkę. No i to pozwala zjeżdżać tak jak w dzień praktycznie. A to jest fajny świat. Jak to się iskrzy, jest mróz, pełnia na przykład, to wtedy w ogóle czołówki nie trzeba praktycznie używać. No i tu nasza grupa już za dnia na szczycie, który się nazywa. Tu był wyciąg narciarski. To jest grzbiet Honu, 820 metrów. Grzesiu, Małczan, no i kursanci właśnie. Czasami też chodzimy z Waldkiem czado na wschód słońca. Raz mi się to za pięć lat udało, bo ja jakoś nie jestem rannym ptaszkiem. Wolę, muszę się kawy napić, a potem dopiero po godzinie zaczynam funkcjonować. A Waldek jak się obudzi, wschód idziemy. Ja sobie myślę Jezu, nie, tylko nie wschód. I się kładę. Ale raz się udało. A, i to jest ważna jakby porada, bo mo może będziecie zainteresowani tym, jaki wprowadzić element uzupełniający do treningu skiturowego. Ja uważam, że znakomitym elementem dodatkowym, który buduje wytrzymałość biegową, jest trening na nartach śladowych albo na biegówkach. Można to robić po trasie, albo można też robić bez trasy. Tu akurat jest bez trasy, szczyt wierch nad smolnikiem, tam jest taka piękna biała cerkiew, odremontowana też tu niedawno. I słuchajcie, to powoduje, że na skiturach idziemy na przykład rano na wycieczkę w sobotę. Taką, no, na przykład na tą Tomanową, 16 km, a potem po południu, po odpoczynku, idziemy sobie na takie roz, rozgonienie, rozciągnięcie mięśni, i to bardziej też się na wyższym tętnie na biegówkach biega, i potem mamy ten zapas dla skitur. Czyli ja sobie generalnie narty biegowe bardzo cenię. Po pierwsze, bo one dają rzeczywiście wytrzymałość i tą objętość, która jest potrzebna na długie wycieczki, a po drugie, one dają też, no, też taką wolność fajną. W Beskidzie Niskim to właśnie też fajne są skitury, tu widzimy Cergową. To jest góra, która ma 40 ponad stopni 5 nachylenia na tą stronę i tu się zdarzały nawet takie obsuwy śnieżne jak lawiny. No więc trzeba uważać. Tu przyjechałem pod Lackową, wszyscy mówili, gdzie ty jedziesz? Ty jesteś... No i Rzeczywiście śniegu na początku było niedużo, ale potem się już zrobił całkiem fajny warun, a na Lackowej, która należy do Korony Gór Polski, takie już były warunki. No i taka właśnie czarownica też była. Potem była, był zjazd na przełęcz Płaskiego, fajny, Ostry Wierch, biała skała i zjazd do kolejnej pięknej cerkwi w Bielicznej. No, pewnie Państwo znacie, Bieliczna, o której jest, taka ładna, jest taki ładny wiersz, tam jest cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. No, piękne miejsce, chociażby dlatego, że ona jest cały rok otwarta. Jakby kogoś. Tam już by ktoś nie dawał rady, ale miał śpiwór, to się można przekimać w tej cerkwi od biedy. No i karkonoska wyrypa. Dla mnie to było fantastyczne, bo przyjechał do mnie zawodnik pierwszej wody, ski alpinista Józek Brzuchacz, który tańczy w Krakowie w zesporze Skalnie z instruktorem. No i śpiewa pięknie po góralsku. I szliśmy przez te karkonosze, a Józek śpiewał, słuchajcie. I to było super. No bo byliśmy daleko od domu, prawda, trochę się tęskniło. No i przeszliśmy taką piękną skiturę od świątyni Wang na przełęcz karkonowską. I potem przez te wszystkie śląskie kamienie, czeskie kamienie, wielki szyszak, łapski szczyt, mokra przełęcz, trzy świnki, które mnie rozwaliły. Potem była szrenica. I po obiedzie na Szenicy, takim niedużym, to żeśmy tą Lolo Bridge dą 6 km zjechali. Wyszło nam 26 km i 1500 przewyższenia. Była piękna skitura. A śnieg był różny, bo tam też te takie zastrugi śnieżne były fajne. A narty jak dzioby drakkarów, bo to tak wygląda jak morze trochę. No i tu byliśmy, o, zniknęło na miejscu gdzie są śnieżne kotły. Tutaj takie przyjacielskie ujęcie z juskiem, no, Jest to mega gość naprawdę. Jak go spotkacie, to go zaczepcie i zobam ja wam zaśpiewa. A tu Luczni bołda była przez chwilę. Sronisko z bardzo dobrym piwem, polecam. W Beskidzie Żywieckim to już wiosna. Wycieczka na Pilsko bardzo fajna może być, to wszyscy wiemy. I to właśnie wierzchołek Pilska z takimi właśnie lodowymi warunkami, ale też bywało i tak. Tutaj na tych wąsiutkich kredkach udało się fajny skręt zrobić. Pilsko jest przepiękną górą, warto próbować. Natomiast wiosna w Tatrach, ta wiosna marzec, kwiecień, maj, no to jest wiosenna tatrzańska wyrypa, czyli witajcie w krainie stromizny. Tu akurat nie aż tak stromo, robiliśmy trasę zawodów. Widzicie, tu są chorągiewki imienia Józefa Oppenheima. 16 edycji się udało zorganizować. Tu akurat byłem na wschodzie słońca na Grzesiu i pięknie się prezentuje Starorobociański. I tu błysz z Bystrą. No piękne szczyty, trochę wiało. Taka graniówka wtedy wyszła długa. A to, jest, to są okolice Doliny za, Doliny za Mnichem. Chciałem powiedzieć, za bramką się ugryzłem w język. I zobaczcie, tu Adam Brzoza mi zrobił zdjęcie, a tu piękne zjazdy są. Wrota Albińskiego na tę stronę. Głaźne Wrótka, nie, nie, Głaźne Wrótka, Przełęcz nad Wrotami, to czwórkowy zjazd, ale nie jest taki trudny, tylko jest taki eksponowany trawers dotąd, a potem pięknie tu w dół. To Zmaja zdjęcie. ciemno Przełęcz przez Zadnią Galerię Cubryńską. Przełączka za Zadnim Mnichem, tu. A jakby już ktoś był bardzo zdesperowany, to zachody Abgarowicza, lewy, szóstkowy i prawy, czwórkowy. I to są trasy dopuszczone już przez Tatrzański Park Narodowy do skiturów. No to jak na wiosnę ma ktoś ciśnienie na cyfrę, to sobie może podwyższyć tam właśnie tę cyfrę. Ja to jakoś nigdy nie miałem. Nie, nie no to też. A tu widać zjazd z przełączki za zadnim mnichem. Zjechaliśmy do Doliny Ciemnosmreczyńskiej, a potem podeszliśmy żlebem. Tu Ciemnosmreczyńska Turnia, tutaj wierszyk i grań chrubego. No i piękna Dolina Koprowa, tak zawija tutaj takim Łukiem. No bardzo piękne miejsce. To 16 maja było jeszcze, wtedy nam nie zamykali gór, że tam sezon, tylko do któregoś tam. No a w kwietniu w tej wiośnie skiturowej piękna tura to Czerwone Wierchy. Od Ciemniaka w stronę Kopy Kondrackiej. Dlaczego tak? No bo przez ten halny w 2013 roku, to na tym odcinku od Ciemniaka do Kir jest tyle wyłomów, że uważajcie tam, bo można strasznie nogę urwać, bo tam leżą drzewa połamane, one nie są usunięte, bo nie za bardzo jest to zrobić jak. I lepiej korzystniej wyjść od kir na ciemniak. To jest 3,5 godziny podejścia, potem tam jest 1100 przewyższenia. I potem iść w stronę kondratowej, bo do samych kuźnic mamy piękny zjazd. Potem skopy. No A w drugą stronę to, to takie byłoby gorsze, prawda? Tu wiosna już bardzo późna, maj. Maciek Bielawski popyla takim żlebem fajnym. Tutaj w dół. Super miejsce żeśmy znaleźli. Bardzo lubię też zjazd z jarząbczego wierchu. Zobaczcie, to poleciłem w przewodniku, tym właśnie polskie górne Jak jest takie ośnieżenie, tylko nie może być za twardo, bo tu stromo jest, to zaczynamy tutaj, trzymamy się polskiej strony kawałek, potem się przewijamy na słowacką i takim pędem pędzlujemy, pędzlujemy. Tu musimy strawersować i to jest jarząbcza przełęcz. Potem bierzemy narty na plecy, wychodzimy na kończysty i trawersujemy. Dudową przełączkę, stoki czubika takim na, na gazie, na przełączkę nad szyją, na Trzydniowiański do góry i potem żlebem w dół. I To piękna tura jest, taka naprawdę wysokogórska, bo zjazd przypomina jazdę po odwróconym ostrzu miecza takim naprawdę, bo to jest woziutka grań, ona jest taka naprawdę, tu jest 400, tu jest 200 metrów w prawo, jedzie się tak, tylko trzeba trafić na dobre warunki. No i tu wschod, wschód słońca, rochacze widać, wołowiec. Z Wołowca opisałem z tych trudniejszych zjazdów ten centralny żleb. Ale też pięknie jest tu, na stronę przełączki Zawracie i zjazd potem do Wyżniej Hołowskiej. To tak samo ładny zjazd. No i najładniejsze zjazdy... Yy... Południowo-wschodnia ściana Tomanowego Polskiego. No to, to chyba ni, już mi się nie uda, tak, czegoś takiego. Tu było 50 stopni na Jelenia, na tym kawałku, i potem tu. Ale powiem Wam, że kiedyś tak jeździłem dużo poza szlakiem, prawda? I wydawało mi się, że to jest w porządku, ale zmieniłem zdanie. Zmieniłem, bo uważam, że przyroda jest najważniejsza w górach. I ponieważ tam są kozice, to już tam raczej nie zaglądam tak często jak kiedyś po prostu. Żeby, żebyśmy nie byli postrzegani jako skiturowcy, bardzo o to apeluję, jako to środowisko, które narusza spokój gór. Bo jak rozmawiam nieraz z chłopakami z TPN-u, bo ja ich bardzo dobrze znam wszystkich, to oni mówią, że no tu byli ludzie, tu byli, w tym roku ta pańszczyca była tak zaorana no to nie ma sensu, bo słuchajcie, oni od razu tę Pańszczycę zamknęli i ci ludzie, którzy chcieli iść na krzyżnę w tym roku, no musieli się po prostu no, obejść ze smakiem. Kiedyś też tu zrobiliśmy taki piękny zjazd, ze Starorobociańskiego, tą gładką uboczą, zobaczcie, do samego dołu cielęcych tańców i w dół. No ale to też poza szlakiem i powiedziałem, że już nie będę tam chodził, tylko tu. Na, po, na tą stronę Doliny Gaborowej kawałek, potem powrót i z Siwego Zwornika do Starej Roboty zjazd. Tu pooraliśmy trochę to, tą ścianę, bo byliśmy w dość dużej grupie. To jest fajne zdjęcie, bo tak, tu jest Maryna Gosieńca Daniel. Jej, jak mówię, siostra, bo jej mama Hania wygląda, słuchajcie, super. Hanka się w ogóle nie starzyje, znalazła jakąś swoją niszę, że sobie po prostu... Wygląda jak siostra Maryny. No i wzięliśmy też Jędrusia Krzeptowskiego. No i była nas czwórka wtedy. To była fajna wycieczka, bo Hanka wzięła, bo wie, że ja lubię balantańsa, zakopała go w śnieg i szliśmy na fokach i ona nagle mówi, patrz co znalazłam Wojtek, to były moje urodziny. Ja mówię, no co, no, no balantańsa, to dla ciebie, słuchajcie, to było bardzo miłe. No i trzeba było go zwozić w dół. No, i też były takie przypadki jak ten, czyli spotkanie z Niedźwiedziem Brunatnym. To też taka nauka. Może parę słów na ten temat, jak się zachować podczas spotkania z takim dużym drapieżnikiem jak Niedźwiedź Brunatny, bez jakiegoś chojrakowania, tylko tak jak było. To było, słuchajcie, w 2008 roku, 18 maja. Piąta rano, nawet wcześniej, byliśmy w Kuźnicach, bo Maciek ma wjazd jako przewodnik. Proszę. No i y, założyliśmy narty na plecaki, z, buty, żeśmy ubrali, chociaż było jeszcze do śniegu dość daleko, ale stwierdziliśmy, że nie bierzemy adidasów, idziemy. Popadywał taki kapał, taki kapuśniaczek, jak to mówią. No i nagle słuchajcie, zbiega włodek cywiński, nasz guru od gór mówi chłopaki, nie idźcie boleje. Ja mówię włodek, ale tam najcemię pokazują, że wiesz, no w południe będzie fajnie, to może sobie zjedziemy do pięciu stawów. No dobra, to idźcie. No i idziemy, tam szlak idzie do góry, potem się przełamuje i schodzi w dół. Do tych szałasów. I słuchajcie, nagle patrzymy. Idziemy sobie tacy trochę tego, tacy. Z... No bo wcześnie. A tu skała, która leżała na ścieżce przed nami, ożyła, słuchajcie. Niedźwiedź się podniósł, bo on spał normalnie na tej ścieżce. Nie wiem, jak go włodek minął. I on się tak oczepał, słuchajcie, i taka fukła, taka fontanna. Tych, z tych kłaków wody, to on dość długo tam musiał być, opadła, ja mówię, Maciek jest niedźwiedź. I on, no faktycznie, 5 metrów od nas. No to słuchajcie, wtedy żadne flesze, żadne fotografowanie, tylko niedźwiedź musi dostać czytelny sygnał, że my nie chcemy się z nim skonfliktować. Ponieważ wiemy, jaki byłby wynik tego konfliktu, to myśmy się od razu 20 metrów do tyłu wycofali w tych plastikowych butach. I ten niedźwiedź, słuchajcie, tak jak my. Tak, powoli. Obrócił się do nas tyłem i się wydostał na tę tutaj łąkę i sobie taką suchą trawę wygryzał i taką zwykłą. Czyli jak my się wycofamy, coś tam do tego niedźwiedzia pogadaliśmy, żeby wiedział, że jesteśmy, między sobą też żeśmy gadali. I on się normalnie w świecie odsunął. Tak samo jest z wilkami. Jeżeli spotkacie w Bieszczadach wilczą watachę, to może trzeba tylko. Właśnie uderzać kijkami, żeby te wilki widzieć. One, one nie atakują ludzi, żeby, żeby wejść w konflikt. Żubr może być groźny, bo on jest duży i może zaszarżować, ale generalnie to myśmy takich przypadków nie mieli, chociaż żubry spotkałem na Chruszczatej. To było najbliższe spotkanie z niedźwiedziem, jakie miałem. W Bieszczada jest 200 niedźwiedzi, i zobaczcie, ani jednego nie było wypadku. No już kończymy. Tu jeszcze miałem jeden wypadek, to wam was przestrzegam, żebyście nie jeździli po stawach w maju. To było w maju i wiedziony instynktem, że mam wielkie szczęście, że jestem dzieckiem szczęścia, w ogóle super. Waciek mówi: Nie jedź tam. Ja mówię: Jadę. To były takie już, słuchajcie, przemoczenia duże. Myślę: damy radę, damy radę. I to jest wielki staw. Przypomnę, 76 metrów głębokości. I nagle normalnie mi się przypomniała piosenka grupy Lady Punk Zostawcie Titanika. Bo normalnie tak: chlup, chlub i chlub. I tak dotąd wpadłem. No więc po prostu nie jeździmy po stawach w maju, a nawet w kwietniu, jak jest rozmoczone. To taka porada, bo szkoda zdrowia. No i ta moja najpiękniejsza wycieczka, którą chcę wam polecić. Trzydniowiański czubik. Dudowa przełączka. Kończysty do, na nartach dotąd, potem już w rakach, y, Jarząbczy, zjazd na niską przełęcz, potem podejście w rakach tu na łopatę, trawers i z łopaty takim stromym stokiem, tam są skałki na Wołowiec i z Wołowca zjazd do wyżniej Wołowskiej. To wyłodzi ponad 25 km, 1600 przewyższenia. W taki piękny dzień bezwietrzny prawie no to tak jak w Alpach po prostu. No i tu właśnie widać ten zjazd z Wołowca, piękną tę ścianę, ale można też zjechać tu, podejść na Rakon, jakby było lawiniasto i w stronę Długiego, dobrze mówię, Długiego Płazu i do Weżniewa Warto też zaglądnąć raz na jakiś czas w Gorce, tam jest trasa biegowa z Obidowej, a w Gorcach jest kilka szczytów, które można... Oczywiście, zwiedzać Turbacz, Kudłoń, Kiczore, Lubań. No, tu akurat startuję do trasy na, na Turbacz od Obidowej, właśnie z, z, z kurteczką z kul od Mateusza. To było takie tempowe wejście. Raz do roku sobie robię takie, ale nie zawsze wychodzi. Tu przewodnik Tatryna Narta, który się udało napisać. Tu jeszcze Krzyżne, takie miejsce, legendowe, piękne. No i Norwegia. Tutaj byliśmy w chatce, która nazywała się Cienie Bu. Najpierw to jest zdjęcie sprzed naszego pobytu. Zobaczcie, mało było śniegu wtedy, a jak myśmy przyjechali, to słuchajcie, półtora metra w trzy dni spadło. No i tu akurat Michał Kowalski mi zrobił zdjęcie, jak jadę w moich tych kretkach. Tu Arek by inne narty wynalazł w tym śniegu głębokim po pas, a momentami był po piersi ten śnieg. To, co napisałem, staram się, to, co przeżyłem, staram się opowiadać. Piszę do magazynu Góry, piszę też czasami książki. To trudna książka, Gorenfolk, historia zdrady. Tu nasza ekipa z Gór: Ola, Piotrek Drożdż, no już Maciek niestety nie żyje i Marek Obara, wydawcy przewodnika. Tutaj w lądku dostaliśmy za ten przewodnik nagrodę. To było bardzo miłe. Dziękowałem żyli, że no i też fajni ludzie przyjeżdżają na te obozy skiturowe. No, naprawdę ludzie zadowoleni wracają, pokazują im te Bieszczady. Uśmiech na twarzach, w ogóle się zmieniają, zostawiają te komórki powoli trochę. Ludzie i tak się wtapiają w te góry, jak ja się wtapiam. Tu mam ekipę Daj Sobie Wycisk. Klaudia jest masażystką, tutaj jest Ania szefowa, nasza tamtejsza, Artem, który jest też masażystą, Hubert, który jest przewodnikiem. Mamy tam taki pensjonat Zadnie Łuki, super ekipa naprawdę. No i tutaj spotkanie w Muzeum Tatrzańskim o starych nartach. To jest najstarsza narta Stanisława Barabasza. już kończę powolutku. Tu z kolei nasi młodzi, bo młodzież trzeba po prostu promować. Ja uważam, że to ci młodzi ludzie, nie ja, są przyszłością narciarstwa Zakopanego. To jest Andrzej Osuchowski, super narciarz. Zobaczcie, jakie ma narty. Tu jest Ania Figura, mistrzyni świata w ski alpinizmie. No i Julka Wajda, która jest też instruktorką z school, która też medale zdobywała. No i oni opowiadają o tej swojej pasji. nie Tybor niedawno zapraszaliśmy. Tutaj z Waltkiem. No, z Waldkiem to mam taki przepływ. Słuchajcie, że jeszcze z nikim nie miałem takiego. Się rozumiemy bez słów w górach. Jest to super facet po prostu. No i robimy dzień narciarza od czasu do czasu. Zapraszamy na herbatę goryczkowa, kawę szusna kasprowym, tak się ta kawa nazywa. Spotkania na Haliornach tutaj opowiadaliśmy o Norwegii, narty jak dzioby drakkarów, o górach Tafjord z Norwegii. Zapraszam Was na te spotkania. Tutaj ekipa, właśnie pod moim dowództwem, Skiturskuł na Gąsieńcowej. Wprowadziłem też nowy element, bo już człowiek nie ma tylu lat, żeby wszystko tak szło dobrze, treningi Wimago, czyli podłączenie do tej kamizelki, gdzie jest impuls elektryczny do mięśni głębokich, który powoduje, że te mięśnie się regenerują, się wzmacniają. No, widzę efekty pewne, moi koledzy też widzą, to chyba coś to daje, to Krzysiu pukiwa głową, to chyba, no, chyba to coś daje. Mój przewodnik i chłopaków uzyskał też akceptację ratowników Gopru Bieszczackiego. Tutaj na, w dyżurce Nacisnej z chłopakami wcisnej sobie siedzimy i bardzo miło rozmawiamy. A tu, Krakowski Festiwal Górski, nasi goście, mieliśmy w tym roku też fantastycznych gości. Ja wam dziękuję, żeście przyszli na to moje spotkanie. Tu jest Monika Witkowska, a tu jest Janusz Gołąb. To jak byliśmy kilka lat temu z Mateuszem Mrozem. Także to jest chyba jakby taka recepta na fajne życie. Ja bardzo się cieszę z tego życia, jakie mam, i chcę Was do tego zaprosić, żebyście brali udział, żebyście dużo chodzili na tych fokach, sobie fajnie ten sezon zaplanowali, dbali o siebie. Jeszcze a propos kontuzji, słuchajcie, bo to jest ważna rzecz. W 2007 roku przedźwigałem się, podniosłem jakiś worek liści, który ważył chyba 100 kilo na prostych nogach. Ja myślałem, że to jest lekkie. Jak mi walnęło tutaj w dysku lędźwiowym, to pęk ten dysk. I miałem operację kręgosłupa. I słuchajcie, to wyglądało tragicznie, bo nie miałem władzy w nogach do kolan przez trzy dni. Ja sobie myślę, Jezu, tylko jednym myślałem, słuchajcie, jak ja będę jeździł na nartach? I ten lekarz, który mnie tam przyjął na oddział, mówi, że to w życiu, że już nie będę jeździł na pewno, nie? A ja tak popatrzyłem na niego i mówię, a o ile się założymy. No i słuchajcie, to jest kwestia determinacji, znalezienia właściwego lekarza, bo kontuzje mogą być różne. Miałem operację, rozchlastali mi tu plecy, wyciągnęli ten dysk i w 12 dni po operacji byłem na przysłopie miętusim z kikami, a w 8 miesięcy po tej kontuzji zjechałem z przełęczy pod Kopą Kondracką. Można, tylko trzeba być sakramencko takim konsekwentnym i ćwiczyć. No, ćwiczyć. Rozciągać się, ćwiczyć. Po, po, po treningu każdym trzeba rozciągać się. No więc to jest bardzo ważne. No i bardzo ważni też są moi przyjaciele. Tu nie wiem, jest ich część. Tu jest Krzysiu Mazur, Radek, Magda, Kasia. No ale jest Krzysiek i Wojtek z Kasią. No tworzymy fajną ekipę, która chodzi po górach, która się cieszy tymi górami. I to jest ważne, żeby trafić na właściwych ludzi po prostu, żeby z tymi ludźmi czuć właśnie coś takiego jak z Waldkiem, prawda, żeby było po prostu super. No tutaj jest zjazd z podpisem Never Stop Skiing. Latem, słuchajcie, ja zapadam w taką lekką hibernację, ale kupuję nowe mapy. Po cichutku tam coś sobie trenuję i już zobmyślam plan na nowy sezon. Więc tak to właśnie jakoś fajnie działa. No i ostatnio napisałem tę książkę, której też są stare trasy Józefa Oppenheima. Józef Oppenheim, przyjaciel Tatr i ludzi. No i te prezentacje, bo zawsze mam zwyczaj, że komuś dedykuję. No to chciałem zadedykować wszystkim moim przyjaciołom, którzy są na tej sali, których nie ma, ale szczególnie Kasi Halamie z Ustronia za fajną przyjaźń, naprawdę dziękuję. A tu zobaczcie, tak to właśnie wygląda na naszej wycieczce. Ostatni slajd mojej prezentacji maj, weekend majowy. I zjeżdżaliśmy z zawratu. Warunki były to pani zupełnie mokry śnieg, słuchajcie taki tempy odwilżowy. No ale zobaczcie na twarzy ludzi, prawda? No po prostu super zadowoleni. No i tego wam życzę, żeby tak to wyglądało. Bardzo dziękuję za uwagę. Jakby jakieś pytania, to zapraszam. Jak tylko dam radę odpowiedzieć, to chętnie byście mieli, to proszę bardzo. No ja bym chciał, żeby była i mam nadzieję, że góry Bóg się zmobilizują i wydamy w ciągu najbliższych lat kilku, jeszcze dwa przewodniki. No ale idziemy też w stronę internetu, bo Mateusz mróz naprawdę zrealizował cykl bardzo fajnych. Pewnie korzystacie, wideo przewodników, gdzie jest podana trasa zagrożenia, czas. Są filmy, jak to wygląda. Tam nie ma żadnej ściemy, tylko jest to tak, jak trzeba zrobione. Więc to są dwa dobre kierunki: wydanie papierowej wersji i wydanie tych tras w formie wideo przewodników. Tak byśmy chcieli. No i na pewno będą te przewodniki. Ja będę chłopaków cisnął i zrobimy to po prostu i państwo będziecie się mogli kolejnymi polskimi górami cieszyć. Beskidem Żywieckim, Beskidem Sądeckim, Śląskim, Małym, drugą częścią Beskidu Niskiego, no i pograniczem Beskidu Niskiego i Bieszczadów. To moja ulubiona kraina, tam właśnie jeżdżę. No. Tak? Zapuszczam się na słowackie góry. Teraz jest trochę kłopot, jak Państwo wiecie, bo jest lockdown na Słowacji, ale kiedyś to się skończy. I w tym przewodniku, który napisałem dla TPN-u, Patry na Nartach, jest też część słowacka. Te doliny, które są udostępnione, tam są. Tylko oni mają inne przepisy, które po prostu powodują, że tylko do 15 kwietnia można chodzić na Nartach i są ograniczenia przy wyciągach. Jest tylko kilka dolin udostępnionych: Staroleśna, Młynicka, Małej Zimnej Wody i Wielkiej Zimnej Wody, Dolina Barania, Rochacka, no i praktycznie jeszcze rejon Babek. I tam wolno, no i żarska dolina. Tylko pamiętajcie Państwo, jak jedziecie na Słowację, was bardzo proszę, kupcie sobie chociaż podstawowe, ale najlepiej takie rozszerzone ubezpieczenie górskie. No bo tam, jakby się coś wydarzyło, i nie mamy ubezpieczenia, no trzeba płacić za pełną akcję ratunkową. A to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. No więc lepiej to zrobić. Słowacja jest przepiękna, ale nie tylko Tatry wysokie, ale jeszcze też nic nie Tatry. Mała Fatra jest piękna, tam jest takie graniowe przejście. Słowacy mają ponad 61% powierzchni kraju to są góry. Więc oni mają warunki po prostu niebotyczne zupełnie. Warto, tylko właśnie trzeba przeczekać. No i szukać też innych opcji. Są wyjazdy z Szymkiem Maśniakiem, z Majesty, z Freeride Academy do Kirgistanu. Piękne góry, wymagające, ale fajne. Są wyjazdy na Mustak Ata, jakby ktoś pojał, To jest wysoki siedmiotysięcznik. To jest straszny koszt, No ale jak ktoś ma takie ciśnienie, żeby wyjść na taką wielką górę, i z niej zjechać, to jest możliwe. Jest wyjazd na Elbrus, na Demavent, na Kazbek. Można spróbować Grenlandii w poszukiwaniu ostatnich śladów wikingów tamtejszych. Można pojechać w Himalaję, jak już kogoś stać, jak już będzie w miarę normalnie. No możliwości jest dużo. Byle tylko zdrowie było, bo wiecie, co mówił Tadeusz Gąsieńca-Giewont, taki przewodnik, <grym> robiłem z nim wywiad w 1995 roku, mi mój Wojtek, bo jak zdrowie będzie, to i grzechy będą. Oczywiście trochę przenośni. Dziękuję państwu bardzo jeszcze raz, że przyszliście na to spotkanie.